Witam serdecznie widzów kanału MCHTV2. Chciałbym Was dzisiaj serdecznie zaprosić na jazdę kokardem dwuosobowym w miejscowości Międzywodzie. Od razu chciałbym Was serdecznie przeprosić za jakość nagrania, ale nagranie zostało nagrane mikrofonem wbudowanym w telefonie, gdzie mikrofon wyłapuje bardziej szum wiatru niż to, co się do kamery mówi. Zapraszam na subskrybowanie kanału, komentowanie, lajkowanie i udostępnianie filmu oraz postawienie kawy, link w opisie, co i jak zrobić. Zapraszam serdecznie, kanał MCHTV2. Ja sobie takiego kupuję. Jedziemy Harley'em Davidsonem, w środku z skuterów. Cena wypożyczenia takiego skuterka to 35 zł na godzinkę. Jest to skuter dwuosobowy z napędem nożnym. Bardzo delikatnie chodzi. Skręt bardzo dobry. Oś skrętu, że na tych ciasnych ulicach mogę zrobić kółeczko. Oczywiście gubiąc towar po drodze. No, to taki mały szczegół. Można, to po towar można powrócić. Powrócić, tak. Hamulec nożny jest tak samo hamulec ręczny. Jakby pan, że tak powiem, ocenił, czy warto wypożyczyć taki rowerek? Tak, warto wypożyczyć, bardzo fajnie chodzi. Na godzikę mamy wynajęte, ale może przedłużymy dłużej, aby nam to troszeczkę zeszło przy nagrywaniu takich filmików. Oczywiście można jechać szybciej, oczywiście tu dla celów filmowych jadę powoli, ale chcę, żeby kamerzysta stał w miejscu, a ja się rozpędzę i przejadę koło kamery z taką prędkością, jak potrafię się. Hamulce sprawne. Wszystko trzeba przetestować. Panie, nie do drzewa! Wow! Coś pan zgubił! Potek. No. Opłaca się iść. Ale dobra, jedź pan tam dalej. A jak... Jakby pan miał ocenić, to jedzie to powoli, szybko. Szybko.
a na zakrętach wyrabia. Tak, jak widać, szeroko i ulicę na dwa auta, a można powiedzieć, że w miejscu oczkę to bardzo wielka. Nie można zabrać prawie, że w miejscu. To zawsze taka jakaś inna atrakcja. Popisem takiego czterokołowca. To chyba inne. Fajne uczucie. Teraz kilka ujęć z rowera od strony kierowcy, jak to widać, że tak koło właśnie skręca, widać i pod jakim kątem. Jeździmy w kółeczko tak, w takim miejscu, gdzie sam ruch samochodowy jest zerowy, więc mamy bezpieczne testowanie tego roweru. Ja bym go nazwał roweru quada i tego Harley'a, bo kierunca jak w Harley'u. To fajnie się jeździ, no. Tak widać od strony pasażera. To jest taki uchwyt na ręce. Można się trzymać. Jeździmy w tych po uliczkach naszej miejscowości między wodzie. Ale z zachowaniem oczywiście zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bo aby nie było, to są drogi osiedlowe, ale z przepisami ruchu drogowego trzeba być. Rower chodzi leciutko, że prawie nie wkładam siły w pedałowanie. Hamulce, jak słyszeliście w poprzednim nagraniu, działają bardzo ostro. Z piskiem opon można zahamować. Więc jak wam się podoba taka jazda, skomentujcie ten filmik, napiszcie w komentarzu, napiszcie w komentarzu, dajcie łapkę, suba oczywiście. Pojeździmy troszeczkę po naszej miejscowości, w której jesteśmy. My oczywiście jedziemy prosto, przejedziemy się na skrzyżowaniu. Musimy patrzeć, czy gdzieś coś nic nie jedzie z jednej, z drugiej. Możemy jechać. Trochę pobłądzimy po uliczkach. Oczywiście nasza miejscowość nie jest duża, więc jeszcze może nie można się tutaj zgubić za bardzo. Troszeczkę jechaliśmy pod prąd, nie po tej stronie, ale to nic. Co mamy? Jesteśmy koło straży. A, czyli tu możemy jechać. Tylko musimy ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Nic nie jedzie, można jechać. Nic nie jedzie. Jedziemy. Dużo wolnych pokoi do wynajęcia. Tak. W bardzo ładnej, bliskiej okolicy po plaży. Jak widzicie, cały czas pedałuję lekko. Później kierowcą będzie moja pasażerka. Też będzie jeździła, ale zawiezę ją w takie miejsce, gdzie będzie mogła pojeździć. Gdzie jest bezpiecznie, bo tu już dojeżdżamy do głównej ulicy, to musimy stąd zawrócić. Bezpiecznie koło straży pożarnej. Taka jest tutaj w międzywodziu. Tu jest ruch, wiadomo, do samochodów, do ruchu.
My teraz pojedziemy prosto, aż tam w Hedne widać taki czerwony, spiczasty dach. To jest pałacek, którego niedaleko mieszkamy. Więc tam was zawieziemy teraz. Drodzy widzowie. Oczywiście jest dużo turystów ze względu na odwiedzające morze. Tak, jest teraz turnus wysoki nad morzem, bo już jest dzisiaj 7 lipca. Jest to turnus już wysoki. Więc turystów coraz więcej. Dzisiaj nie jedziemy na plażę, nie będziemy dzisiaj na plaży, bo my już powoli kończymy swój turnus, bo my tutaj przyjechali w sobotę, w poprzednim tydzień temu, a w tym tygodniu już we wtorek stąd już uciekamy, czyli 9 już uciekamy do naszej miejscowości, więc goodbye będzie we wtorek może. Ale na razie cieszymy się tutaj tą słodką przejażdżką. Musimy uważać. Teraz tutaj, jak tam po prawej stronie, czy coś jedzie, czy nie jedzie, nie widać jeszcze. Nic nie jedzie, możemy nie jechać. Jedziemy. Tu jest dzisiaj pałacek. Tak, tu jest pałacek, o którego mówiłem, że mieszkamy. Tak on wygląda. My teraz skręcamy w prawo. Tak wygląda ten pałacyk z drugiej strony. A to jest droga już do naszego ośrodka. I teraz kierowca się zmienia. Wrażenia. Fajne uczucie, jeśli ktoś nie próbował, to polecam. Polecam subskrybować kanał mojego partnera. No i polecam przejażdżkę nad morzem, pomiędzy wodzia, opalenie się, zżycie wody morskiej międzywodzia. Tutaj mamy nasze boisko do piłki nożnej i koszykówki. Widzę. Dobra, i teraz na prawo stronę. Trzeba się relaksować. Tak, ale trzeba zachować wodą, tą ciszą, którą nie ma żadnych samochodów, nie ma nic. Tylko taka cisza i się napawamy tym faktem. Dzisiaj mamy relaks na rowerkach. Tak. Więc trzeba się cieszyć. Po drugiej stronie mamy kempingi, które można wypożyczyć. Można ciszą się napawać. Nie mam zamiaru szybciej jechać. Chcę się cieszyć tym faktem. To moja pierwsza przejażdżka w życiu. Trzeba się cieszyć. A trzeba, że tak powiem, tego, że tak powiem, obok pasażera trochę jest do kręcenia. Troszkę pasażer waży. No tak. A wysiłek musi być. Niech spali trochę tych kalorii. Musi być, nie. Spalę sobie troszkę kalorii. Jak tam zjadł się tych fast foodów, nie fast foodów. Jakieś tam dobre jedzenie nadmorskie. Dobre rybki polecam. Łososie, węgorze. Szczególnie rybę z rekina. Taka nietypowa. No lubimy nietypowe rzeczy próbować. I takie fajne. Więc polecam. No, nam się w miarę pogoda udało. No. I tu jest nasz ośrodek. Tak, w którym mieszkamy. Polecam się wyciszyć od zgiełku. A tam w tle w lesie jest kamping dla harcerzy. Są kampingi harcerzy.
duży. No bo tutaj mamy. A tutaj nasz kamping. Dali, proszę tu zawrócić, kierowco. Proszę widzowie za to, że jest tak, że tak powiem, męczę. Że tak powiem na tym rowerze, no, partnerze stukilowo, chociaż cieszy mnie ten rower bardzo. Więc chcecie jeszcze jakąś wyjeżdżkę z panią Anną, to proszę kawka, proszę suby, proszę lajki i miliony wyświetleń. Tak, i udostępniać filmik wszędzie, gdzie chcecie. Może jeszcze kiedyś się na tym kanale pojawi. Przynajmniej będziecie mieć trochę uśmiechu, trochę radości, trochę wesołości. Czasami trzeba głupio pogadać, żeby było wesoło. Ale ja jestem wesoła i lubię głupio gadać. Może ktoś to akurat polubi. Tak. I zapraszam do postawienia kawki. Film pod filmem w opisie, jak postawić kawkę. Że tak powiem, to jest zwariowana Andzia. Tak, postawcie kawkę zwariowanej Andzie. Jak zrobić to link pod filmem. Objazd na zwariowanej Andzie. Może jeszcze jakaś inna będzie atrakcja. Może... I proszę głupich komentarzy nie walić, bo nie chciałabym, po prostu cieszę się, że mogę trochę wypowiedzieć się na tym kanale. Nie o to w życiu chodzi, że trzeba się cieszyć chwilą, która jest w życiu i trzeba z niej czerpać ile tylko się da, bo w życiu nie wiadomo jak dużo w życiu człowiekowi zostało. Bardzo mnie cieszy ta jazda, więc... Miałabyś rowerek na zakupy? Bo tu gdzieś siedzę, mogłabyś na zakupy wodzić. Chodźcie. No co tam jest? A domek? Nie, możesz tam wjechać. No już jesteśmy na tym rowerze. Uwaga na kałużę. No teraz troszkę więcej wysiłku będzie. Po dziurach. Domy prywatne. Tylko. Ale też nie brzydkie. 5 minutes later. Jakieś na chatę kurajską, taką ładną domę. No i ludzie są biedni. Inny ciąg kampingu w tym miejscu. Jedziemy na takim oto rowerku. Basia, jak Basia. Do końca nam zostało 22 minuty do oddania, więc te całe 22 minuty już będę nagrywał filmik. Gdzie będziemy jechać, tam będzie cały czas skręcone. Jadę trzymając kierownicę jedną ręką. Jak widzicie, tu siedzi moja kopitka. Dobrze. A teraz jedziemy. Jedziemy na nasz główny deptak. Największy. Można zjeść sobie o jabłocienki tam. Wypieki od 10 do już 16 świeże. Jedziemy tutaj, nie jedzie, ludzi nie ma. Tak wygląda główny deptak na plaży. Z perspektywy rowerzysty. Gry, obiady domowe, smażalnie. To jest główny deptak na plażę. Może byśmy zdążyli. Spokojnie zdążymy. Przejdziemy do samego końca. Po drugiej stronie. Park.
piekarnia. Piekarnia po lewej stronie z ciaskarnią. Cały czas prosto na plażę. Tam coś gofry lody dla ochłody. Mówię gofry lody dla ochłody. Tak. No i znowu do niego, dobra, ryby. Słychać dźwięk na ulubionych moich nawet. A w tle słychać, jak mewy śpiewają. Pożarnia ładnym między falami bistro. Spróbujcie teraz, zawsze chcę pomknąć. Pomijamy. Zimno. No nie, mieliśmy, cicało. Tam było ładnie spieczone. Pizzeria, smażarnia. Ładne motory mamy. Harley'owe. Piękne. Torki. 36 km. Mrużone zimne kawka. Codziennie tą drogą chodziliśmy na plażę, na nogach. Dzisiaj z Sejnią jedziemy na rowerku. Jest przepiękna pogoda. Pogoda zapisuje. Tu jest Adam, chodź, zobacz. O, takie skuteczki ładne, elegancko ładne. Elektryczne, nie elektryczne. O, kino symulator. Symulatory wirtualnej rzeczywistości. Tak wyglądają. Jeszcze nie próbowaliśmy, ale może się jeszcze uda. Tutaj można zjeść pyszne gofry i pancake'i. Jedliśmy, były przepyszne. Polecamy. Smakowały, podwójne. Polecamy. Podwójne i bardzo duże, ogromne. Gofry podwójne, eleganckie. Gofrowa przystań. Tutaj mamy Amazona. I lody kręcone. Tak. Rzecz była dobra wędzarnia. Mamy hotel. Mamy fajne domki kempingowe. Jedziemy inną trasą. W tym miejscu jeszcze dzisiaj nie byliśmy, ani w ogóle. Pierwszy raz jesteśmy w tym miejscu. Bardzo fajne takie niebieskie domki. O, tamte kozki. Zobacz, tamte tam jeszcze. Też jakieś inne. To jest cała kurort tego domku hotelowego. O, tu już hotel czterogwiazdkowy. Hotel czterogwiazdkowy. No patrz, trafiłam. Hotel Juvena. Hotel Juvena. Wellness and Spa. Ciekawe, ile jest cena w takim hotelu. Na pewno w takim to na pewno nie była jaka cena. Nawet nie wiedziałem, że tu jest hotel. Jest to przy ulicy Brzozowej. Hotel. Ładny hotel. Juvena. Tutaj taka ładna fontanna, która jeszcze na razie nie działa, chociaż powinna, bo ulica Brzozowa. To campingi dostępne. Sama okolica campingu. Idziemy już na miasto, lodziarnia, jedzenie, food fast. Pokoje do wynajęcia. I tutaj mamy rowerki i samochodziki takie ładne, elektryczne. I motorki elektryczne, jakie ładne samochodziki dla takich małych bajtlów.
O, i kład dla takich małych bajtów. Lodziarnia Cinobella. Tutaj robię, że tak powiem, rynku między wodą. Czekam na żabkę. A tam mamy stronę, a tam mamy podjazd na deptach, nad morze. Idziemy nad morze. W zasadzie nie wierzę, co się dzieje. O, tu mamy to. O, tu mamy to. Tu mamy od innej strony pochylnię. I odkryliśmy tą pochylnię, co mówili o tym. No i oczywiście, drodzy widzowie, jesteśmy nad morzem. Tyle ludzi nad morzem. Wow. Szok. Panie kierowco, co pan powie? Co? Że udało mi się wjechać po tą górkę. Jestem w szoku. Przewiozłem was właśnie na plażę, żebyście zobaczyli, jak wygląda plaża. Dojazd, panie kierowca. Tak, dojazd był fajny, teraz będzie trzeba myśleć, jak zawrócić. A dzisiaj widać pływać nie można, bo jest czerwona flaga. No, bardzo ładnie, no jest i właśnie dokumentuje tą czerwoną flagę tam z daleka. No, bardzo ładnie. Fale przesyłam wam trochę nadmorskiego. Duże pale. Czerwoną flagę. Możesz obać. O jacie. Ale ładne te kamyczki. Faktycznie. To jest od innej strony Międzyzdroje. Takie inna wersja. Co myśmy szukali. Właśnie, żeby pod innym kątem tego deptaka zejść. Tutaj można zejść takimi innymi dróżkami, co myśmy tu szukali takiego innego zjazdu, ale jednak się nie da. Tam jest, widzicie jakie fale, masakra. Znowu się nie dokąpać, czerwona flaga, ale te widoki to po prostu rekompensują wszystko. Masakra. I co pan kierowca powie? No, że teraz jeszcze się przejdziemy płatką w prawą stronę, skręcimy, przejdziemy się kawałek, tam zawrócimy i przejdziemy z powrotem na jeszcze opuścimy. Dobra. To jest ocean deptaka międzywodzia. Można napawać się trochę ciszą w lesie, trochę morskiej przyrody, bo tu też z tego widać widoki, że tak powiem, co jakiś czas prześwitluje tam morze pomiędzy tymi drzewami. To jest droga na Międzyzdroje. Żebym cały czas jechali tym deptakiem, to dojedziemy do Międzyzdroju. No i też przechodzisz trochę przez morze, tylko że od innej strony, tak bardziej bezpiecznie, jak ktoś tu mają, jak ludzie mają tu wózki. I widać to, jak jest we Wrocławiu albo w innych większych miejscowościach, co kawałek widać miłosną kutkę, że ktoś coś chce, jakąś miłość. Przyrzek i kutki zawieszone. W każdej są jakieś inicjały. No tak, zauważyłam też to. No, może nie na każdej, ale na niektórych jest. To dla tych, co jest, to zrobię podkamy. Tam mieścimy się. My kutki nie mamy, ale kutkę mamy w innym. O, tu tak ładnie przez las widać morze. Jak się ktoś bardzo wpatrzy, to widać. I za tymi krzakami. Deptak jest ładny. Tutaj mamy zejście, niestety dalej nie możemy jechać. Jest zejście schodami. I mamy też na plażę
Jest to zejście numer 23. I obszar natury 2000. A tak wygląda zejście na plaży. Takie mamy zejście tu na tą plażę. Dużo ludzi. Plaża jest niestrzeżona. A tutaj dwie nasze budki, trzy nawet budki, które stały koło naszego ośrodka. Teraz przynajmniej wiemy, gdzie one się przytoczyły. A ludzi dzisiaj na plaży dużo, ale jest niestety czerwona flaga. Nie można pływać za bardzo, choć ludzie pływają. Jak widzicie za mną, a nie, przepraszam, nie widzicie tego, ale tak, tu jest piękne morze. Idziemy. Las. I będziemy. Tam nie jedziemy, bo już musimy, bo my się już musimy powoli kierować ku oddaniu rowera ku ulicy Parkowej, który my wypożyczyli. Mamy jeszcze 15 minut na oddanie tego roweru i powoli tam będziemy już zmierzać. Więc pomału film się będzie kończył. No jeszcze mamy 15 minut, więc jeszcze 15 minut nakręcimy. Następne domki wynajmują się. Tak. Takie domki wynająć pokoiki. No ale na pewno troszkę daleko będą do plaży. My musimy tutaj skręcić. Nasz ulubiony duet. Duet. W końcu się tam idziemy do, na jedzenie do duet. Tak. U nas jest taka restauracja duet i cieszę się, że odkryliśmy duet. Tak. Pokażę pani duet, że odkryłam duet. No nawet nad morzem są. Marta Lux. Mamy motorek. Jeden, drugi. Uścisków. No, przesyłamy też. Tak. Patrzymy na czas. Mamy pierwsze 48. No, spokojnie zdążymy, bo już jesteśmy blisko. Jesteśmy na ulicy Bałtyckiej. Tak. Powoli zmierzamy w ku ulicy Parkowej, z której my wypożyczyli ten oto rowerek. Jeszcze mamy, to tam jeszcze na Parkowej zrobimy pętelkę. Puławską. Mamy 10 minut na oddanie roweru.
jeszcze pędzle zrobimy w koło. Zrobimy no, pętelkę. Tam jeszcze na parkowej. Będziemy oddawać rower. Cena tego roweru była wypożyczenie 35 zł za godzinę. W sumie zapłaciliśmy 70 zł za 2 godziny. Tu jest parkowa, ale my pojedziemy na koło. Tutaj lodówkę przewożą. Nie, samochód też jedzie, ale ten bez miejsca. Tu można kupić ryby wędzone, bardzo dobre, z której dzisiaj kupiłem maślaną rybę. Dzisiaj będziemy degustować ją za chwilę na obiad. Ja skończymy nasze jazdy na rowerze, który nam zostało tylko 8 minut, więc będziemy już skręcać się w parkową w lewo. Tak, w lewo skręcamy. Tutaj mamy kościół na ulicy Parkowej w Międzywodziu. No, musimy zjechać na bok maksymalnie. Tu mamy taki piękny park. Wejście z dwoma fokami do parku. Teraz mi pan powiedział o parku o fokach. Wyspa Skarbów. Kościół. Ładny kościół. Bardzo fajnie. Ławeczki z rzeźbami. I z kibelkiem, z tojtojkiem. To może mi na kibla na parku jest chyba. I to nie jeden, tylko dwa. Troszkę teraz po wertepach pojeździmy. Oczywiście Mateusz, jak ty się powiedzie, bo nie wiem, a sobą pan driver. Driver udaje, że nie umieje. To jest jego, że tak powiem, specjalna opcja. Musi być coś na wesoło, z sobą, w swoim żywiole. No, powariujemy jeszcze. Sam koniec. Co? Nie kupuj. Nie kupuj, ja do kibla nie chcę. Chciała pani do kibelka. Nie. Podwózkę. Można to tam zrobić na tą parkową, tu skrót? No można. Dla wyruszenia. O, tam mamy siłownię. Tam jest zawarte tylko jakieś rybki, coś tam. Ryby znikły. Na siłownię pojedziemy. 4 minuty. A oddajemy tam. Więc tak czy siak musimy. Niestety. Będę przejechać. Wiedziałam, że na tym tak
Dobrze, że domyśliłam się z parką, to mamy ten dla dzieci takie skadywanki nadmorskie. O, jakie ciasto, fajny skuter. No i łódź podwodna. Tutaj jest ten skuter z łodzią. Jaka fajna łódź. No. I to takie dobre pożyczenia, nawrócimy. Niestety trzeba oddać. Nam się skończy. Podjedziemy tam do końca, jeszcze pod czerwone i od czerwonej wjedziemy. Było takie ładne ujęcie na wszystko. Zapraszamy na parking. Panie Luki, jednak się udało? Nie, że nie. I to pani stało. Koniec.